Wasz nauczyciel Konanek musiał się przejść na chwilę na Ural. Tak więc dzisiaj lekcję poprowadzę ja, Konanek 2.0. Zaczynamy. Na pewno grając w CS-a natknęliście się na wiele osób mówiących tylko i wyłącznie po rosyjsku. Także wiecie, mateczka Rosja jest wielka, a jej moc jest jeszcze większa. Jeżeli nie będziecie mogli ogarnąć, o czym ja tutaj mówię, to idźcie po wódkę, napijcie się i będzie z głowy. Pierwszym słowem jest daj mnie, co oznacza daj mi albo dropnij mi. Powinniście potem dodać AK, jak prawdziwy pro player. Możecie również dodać пожалуйста, oznaczające proszę. Drugim przydatnym słowem jest paszli, na A albo B. Oczywiście częściej używane jest B, bo jest dla babuszki. Tak więc wiecie, taki bonus ode mnie. Jak już idziecie na konkretny bombsite, to może będziecie chcieli się zakraść, takie wiecie, sneaky bricky. Jak ktoś będzie tupał, mówicie jobany urod, ble... sorry. Mówicie, nie tupaj, czyli przestań tupać. Jeżeli chcecie, żeby wasz teammate za wami poszedł, co się na ogół nie zdarza, powiedzcie idź za mną, co oznacza chodźcie za mną lub po prostu za mną, które jest krótsze. Jak już dojdziecie w ten idealny spot, nasajcie. Ale jeżeli siły wroga będą przeważać, to możecie poprosić o pomoc mówiąc pomogicie, czyli pomóż. Jeżeli wam nie wyjdzie ochrona sajtu, a akurat mama słucha, to możecie wyładować swoją złość krzycząc blin, czyli kurczę po rosyjsku. Albo normalnie suka bliat pidary idi nachuj, znaczy tego nie. Jeżeli jednak to nie przeciwnicy was zmiażdżyli i to była wasza wina, to najlepiej przeprosić mówiąc izwieni. Ale każdy wie, że to nie wasza wina, tak? Bo to jest Counter-Strike Global Offensive, gra skillowa, a nie teamowa. Znaczy... Nie, zaraz, nie tak. Jeżeli okaże się, że mogliście lepiej się spisać, do izwini możecie dodać towarzysz, co oznacza kolego. Nie ma co drążyć, tak więc idziemy dalej. Spasiba oznacza dzięki, czasem może się wam przydać, jeżeli chcecie chcecie razem z gopnikami urządzić jakieś, wiesz, imprezę, tamte sprawy, nie? Dobra, nieważne. Następne słowo to sobaka, czyli pies. Хорошо я gra, czyli dobra gra. I do spitania, czyli do widzenia. Tak więc ja wam mówię do widzenia i widzimy się następnym razem. Cześć!